Tematem dzisiejszego spotkania jest wprowadzenie do środowiska 3D Experience. Nazwa bardzo często pojawiająca się w mediach, dumnie powiedziane, tak, jakby to był temat numer jeden w mediach, ale w tych mediach około kadowskich pewnie, pewnie tak. Ale na początek 3D Experience dzisiaj się wszędzie pojawia, ale co z Solidworksem? Tą ikonę, którą dzisiaj wyświetlam, na pewno doskonale kojarzycie. Yy, SolidWorks, znany, kochany od 20 y, paru lat, dostępny na polskim rynku, a wraz z nim masę aplikacji jak Composer, PDM, Inspection, Simulation, Manage, yy, MBD, i masę różnych aplikacji, naprawdę tego odgroma. Nagle dzisiaj. Kurczę, te konki jakby mniej się pojawiają, mniej mówi się o nowościach SolidWorksa, mniej mówi się o tych aplikacjach, a pojawia się ten piękny logotyp brand 3D Experience, zwany też kompasem. I o co w ogóle chodzi? No, po pierwsze, świat idzie do przodu, zmienia się technologia, zmienia się też, czy pojawiają się nowe możliwości, jak właśnie zarządzanie dokumentacją w oparciu o chmurę. No i tu już ktoś może zapytać, Ok, dlaczego? Skoro mieliśmy SolidWorksa, mieliśmy PDMA, mieliśmy masę narzędzi, w zasadzie mamy, które pozwalają nam na to samo. Y ale dlaczego? Dlaczego mówimy dzisiaj o 3D Experience? Mówimy dlatego, ponieważ dane firmy, know-how, które znajduje się w plikach kadowskich jest coraz bardziej ważniejsze, coraz bardziej cenne. Ba, coraz więcej firm uświadamia sobie, kurczę, jak bardzo jest to ważny obszar, jak musimy myśleć o zarządzaniu tą dokumentacją. Aby mieć wszystko w porządku, żeby nie stracić tej dokumentacji, żeby no, coś złego się z nią nie stało. Myślimy o tym, żeby działać procesowo, żeby dane, które konstruktor wprowadza na początek, czyli tą myśl technologiczną, pomysł, ideę na projekt, wykorzystać dalej. Jak wykorzystać? Choćby w formie Boma listy materiałów, która dalej może być przesyłana automatycznie. Do działu zakupów, do wydziałów produkcyjnych, żeby tych danych, które my tworzymy, bardzo dużo, często na etapie projektowania i walidacji produktu, wykorzystać, a nie przesyłać czy przepisywać ręcznie później e, do, do innego systemu. No i oczywiście bezpieczeństwo co oczywiście się wiąże z tym wcześniejszym aspektem e, danych firmy. Dzisiaj. A taki ransomware to jest powszechność. I nie ma tutaj co myśleć, a kto tam będzie myślał o mojej firmie, żeby jakiś haker mnie tu złapał. Nie, macie rację, no bo na pewno żaden haker, yy, może nie na pewno, ale z dużą, dużą dozą prawdopodobieństwa nikt specjalnie nie zahaczy się na waszą firmę, ale zrobi to bot, program internetowy, który sobie krąży i patrzy: o, tu mamy niezabezpieczoną sieć, tu mamy serwer nieaktualny. Bo jakiś stary Windows Server sobie tam hula jeszcze na tym serwerze. Tu mamy kunapa wystawionego, tu jest WordPress z nieaktualnymi wtyczkami. To wszystko powoduje to, że te boty mogą wchodzić. A jak wejdą, to tu zgrają, tam zniszczą i było już niestety, i coraz częściej się pojawiają sytuacje. A moje pliki są zaszyfrowane. I, i właśnie też po to jest środowisko 3D Experience. Ktoś może powiedzieć, no hej, hej, ale mamy PDM, a jest PDM. W zasadzie pełni taką rolę, bo zabezpiecza dokumentację. I 100% racji. Problem polegał tylko na tym, że żeby zainstalować czy wdrożyć oprogramowanie klasy PDM w rozumieniu tym SolidWorks PDM Professional, trzeba mieć infrastrukturę, trzeba mieć oprogramowanie jak na przykład SQL, Microsoft a także Microsoft Server. Trzeba mieć zespół IT, który będzie nad tym wszystkim czuwał, aktualizował, dbał o, o poprawki stricte związane z IT. No i trzeba oczywiście też nabyć licencje, wdrożenie i tak dalej. To oczywiście trwa, kosztuje, co też powoduje, że nie każda firma, zwłaszcza na etapie startu, jest w stanie sobie pozwolić na tak dużą inwestycję. Co, co to znaczy? Czyli co? SolidWorks już nie. Mówimy teraz o 3D Experience. Nic bardziej mylnego. SolidWorks nadal jest rozwijany nie tylko jako ten CAD, ale również aplikacje dodatkowe jak Visualize, Composer, Simulation i masę innych tych aplikacji wspierających projektowanie nadal jest rozwijane. Co więcej, są one integrowane ze środowiskiem 3D Experience. To znaczy, że nie musimy przechowywać danych. Na naszym komputerze, tak jak to bywa do tej pory, a możemy je przechowywać w środowisku 3 Experience, tak, żeby nam te dane nie zginęły, żeby były odpowiednio zabezpieczone. No i teraz możemy powiedzieć, czyli co? 3D Experience służy do przechowywania danych? Można powiedzieć, że po części tak, bo jednym z obszarów działania platformy 3D Experience jest właśnie zarządzanie danymi. Co mam na myśli? Przechowywanie dokumentacji obieg dokumentacji, rewizjonowanie, zarządzanie zmianą. Komunikacja w zespole to jest oczywiście część zarządzania, ale również mamy aplikacje związane z projektowaniem. Tu, oczywiście, integracje z SolidWorksem, ale również aplikacje jak 3D Experience, Katia, x -Shapes. nowa generacja aplikacji CAD do projektowania w oparciu o przeglądarkę, gdzie tutaj już te granice związane z infrastrukturą czy sprzętem, na którym pracuję, mają coraz mniejsze znaczenie. Mamy szereg aplikacji związanych z symulacjami. Simulia, dawny Abacus, również aplikacje związane z produkcją, z przygotowaniem produkcji, jak Delmia. I jest to bardzo szerokie portfolio rozwiązań, o których na pewno dzisiaj nie będziemy mieli czasu powiedzieć. No i są też narzędzia wspierające marketing, wspierające komunikację firmy na zewnątrz. Ale co na dzisiaj? żebyśmy przeszli do agendy, chciałem w formie demo, na żywo, nie jak Opole 97 z kasety puszczam bezpiecznie i tylko tutaj będę dodawał komentarz. Za chwilę odpalę platformę FreeD Experience na żywo, więc jak coś po prostu nie wyjdzie, to znaczy, że albo ja coś spierdzieliłem, albo infrastruktura chmurowa nie zadziałała. Zobaczymy, jak będzie. Obiecuję, że na pewno będzie full live, bez żadnych tam podpuszek wideo. Chciałem pokazać kilka podstawowych funkcjonalności, jak praca w oparciu o zadania, jak to, gdzie moje dane są przechowywane, jak one są przechowywane, praca w środowisku SolidWorks w połączeniu z chmurą, z 3D Experience, komunikacja w zespole, oraz na koniec parę zdań o tym, co dalej, co dalej z, yy, poza tymi podstawowymi narzędziami. Yy, o których dzisiaj oczywiście będę mówił, jak można to środowisko 3D Experience skalować. No i oczywiście zachęcam Was do dyskusji, zachęcam Was do zadawania pytań. Oprócz mnie jest również Klaudia i Adrian, których serdecznie witam, którzy pomagają mi w, w dzisiejszym webinarze, będą zbierali pytania. Więc na koniec dzisiejszego spotkania liczę, że będzie taka sesja QA, gdzie, gdzie będziemy mogli. Wymienić się troszeczkę poglądami, gdzie, gdzie Wy będziecie zadawali pytania. Nie bójcie się zadawać nawet najbardziej hardkorowych pytań, chociaż mogę pożałować tego, ale śmiało zadawajcie pytania. I oczywiście, jeżeli nie dzisiaj, to również ja cały zespół jesteśmy do Waszej dyspozycji po webinarze. Ale bez. PowerPointa przechodzimy do, do, do demo, do, do samej prezentacji. Ja już się przełączam na platformę. I kilka wstępów. Ja już jestem teraz zalogowany. Środowisko 3D Experience przede wszystkim bazuje, czy dostęp do tego środowiska bazuje na przeglądarce internetowej. Oznacza to tyle, że nie ma większego znaczenia, czy ja dzisiaj loguję się ze stacji roboczej, czy ja loguję się z urządzenia typu tablet, jak na przykład iPad, czy ja loguję się ze smartfona, z iPhone'a Androida, bez względu na to, gdzie jestem, ważne, żebym miał internet i na jakim urządzeniu um, loguje się. Mam dostęp do um, środowiska 3D Experience. Każdy użytkownik ma swój unikatowy login i hasło. Dodatkowo to hasło może być wzmocnione drugą warstwą zabezpieczeń, gdzie um, logujemy się jeszcze nie tylko poprzez pisanie hasła, ale również poprzez podanie unikatowego kodu generowanego przez aplikację. Więc każdy użytkownik jest nieanonimowy, wiadomo, co robi, co działa, co, czym się zajmuje na platformie. I po zalogowaniu. Tu jeszcze tylko mogę dodać, że oczywiście tu możemy pięknie swoje gdzieś tam zdjęcie wyeksponować. Ja akurat dzisiaj pracuję na naszym tenancie, czyli tej przestrzeni w chmurze indywidualnie przygotowanej dla każdego klienta, dla każdej firmy. Nazywa się to u mnie Solid Expert Demo. Po zalogowaniu widzę obszar roboczy. Co to właściwie jest? To jest to, co ja zobaczę po zalogowaniu, i ten obszar roboczy może być indywidualnie przygotowany. Czy to dla firmy? Czy to dla grupy użytkowników, czy dla użytkowników po prostu indywidualnie, to zależy od tego, jak administrator tego środowiska zdefiniuje. Oczywiście tu nie ma programowania wszystkie te zakładki, które państwo u mnie widzicie, zadania, dane projektowe, dokumenty, projekty, itd. To jest coś, co podlega konfiguracji. Ja celowo dzisiaj zaczynam od narzędzia, w którym mam wskazane zadania, gdzie. Mam je dość ciekawie pogrupowane yy, w formie yy, tablicy Kanban, yy, zadania do, wykona do wykonania w toku i wykonane. Oczywiście to mogę zmienić ze względu na. To na rozszerzony status wykonania, czy ze względu na to, kiedy te zadania mają być wykonywane, co pozwoli mi mieć taki pogląd na to, co ja mam do wykonania w tym tygodniu, w tym miesiącu, czy jeszcze w dłuższej lub krótszej perspektywie czasu. Jest to funkcjonalność, której nie ma w klasycznych rozwiązaniach PDM, bo też trzeba pamiętać, że mówiąc o środowisku 3D Experience, mówimy stricte o systemie klasy PLM, który dostarcza szerszą funkcjonalność niż tylko zarządzanie plikami. Tutaj bardziej mówimy o zarządzaniu obiektami, a takim obiektem jest również zadanie. Ja, może, na potrzeby dzisiejszego webinaru utworzę nowe zadanie. Webinar 3D Experience 25.08. Otworzę takie zadanie i od razu to, co ja tu dzisiaj mogę zrobić. Mam tytuł zadania, tu nie ma nic odkrywczego, wiele aplikacji do zarządzania zadania ma podobne statusy. Prezentacja możliwości 3D Experience, podstawy, tak, żeby nie było, że wszystko dzisiaj powiem. Zadanie, które jest do wykonania, bądź tak naprawdę zadanie in-work. Tutaj mały też przerywnik. Ja mam interfejs aplikacji uruchomiony w języku angielskim, natomiast oczywiście jest też dostępny interfejs w języku polskim. Oczywiście, kiedy ja to zadanie mam wykonać, chciałbym je dzisiaj wykonać, chyba że się rozgadamy, także nam zejmie, zejdzie do piątku, ale zakładam, że dzisiaj to zadanie wykonamy i na razie to zadanie zapiszę, ale jeszcze dopiszę je jako wykonane dla mnie. E ma być wykonane przeze mnie, co ja słów nie mogę dzisiaj pozbierać. Tak? To zadanie pojawiło się na mojej tablicy Kanban i na chwilę je zostawię. Ja do tego zadania będę dzisiaj często wracał przez. Prze, przechodzenie pomiędzy poszczególnymi funkcjami, ale na ten moment samo zadanie dodam i zostawię na tej tablicy. W tym miejscu chciałem jeszcze parę zdań powiedzieć o tym, że niektóre zadania możemy tworzyć, bo akurat mam. Jakąś bieżącą pracę, którą muszę wykonać. Ktoś mi tworzył zadanie, kierownik, prezes, czy ja komuś tworzę e, zadania i to może działać w, tak jak y, w tym wypadku. Ale czasem jest tak, że mamy projekty, y, podpisujemy umowę z klientem, y, realizujemy konkretne zlecenie, czy to indywidualny projekt dla klienta, czy po prostu mamy projekt w postaci. Przygotowujemy nowy produkt na rynek i chcielibyśmy mieć te zadania lepiej zdefiniowane w czasie, połączone z innymi zadaniami. I do tego też służy aplikacja do zarządzania projektami. I w tym miejscu przejdę do zakładki projekty, gdzie po pierwsze mam wskazany pulpit nawigacyjny, gdzie widzę zadania w postaci kamieni milowych, widzę zadania, które są do wykonania w toku, które są wykonane, zadania, które są zagrożone, a także realizacja tych zadań w czasie i przez kogo. W porównaniu do tamtego pulpitu, tutaj zadania mogę mieć. Widoczne stricte pod ten konkretny projekt. Te zadania mają jeszcze jedną zaletę, że widzę. Procent ich zaawansowania, tak? Oraz również priorytet jest tak fajnie graficznie zaakcentowany. No i dodatkowo mam to, co też tygryski lubią najbardziej, czyli wykres Ganta, czyli w sposób graficzny mam zinterpretowane moje zadania. Co więcej, mam tu powiązania między poszczególnymi zadaniami. Jeżeli przesunę jakieś zadanie w czasie, to inne zadania również powiązane z tym zadaniem będą Przesunięte, więc jest to, jest to o tyle fajne, że tutaj mam e, możliwość bardzo szybkiej interpretacji, zweryfikowania, gdzie ja dzisiaj jestem w projekcie, czy wszystkie zadania są zrealizowane. Też w bardzo wygodny sposób graficzny przedstawienie, kto jest e, z, powiązany z danym zadaniem. Oczywiście mogę w tym miejscu również. E, e, Widzieć, kto w tym projekcie jest zaangażowany, kto nad tym projektem pracuje. Tu, jak widzicie, jest Kamil Wilkosz, Adam Bator, którego pewnie doskonale chłopaków znacie, ale również to, co wyróżnia tego typu aplikacje w porównaniu do innych aplikacji, to tutaj mamy to mięso w postaci plików Solidworksa i innych aplikacji kadowskich, ale również dokumentów powiązanych tak zwaną dokumentację okołoprodukcyjną, gdzie bez problemu, Mogę odszukać te aplikacje. Ja już dzisiaj nie muszę wchodzić do Windowsa Exploratora, szukać, gdzie ja ten plik miałem, czy on jest tu, czy tu. Po prostu, jeżeli tworzę projekt, to do tego projektu mogę automatycznie podpinać konkretne pliki, które są powiązane. I to co jest ważne, ja mówiąc o plikach SolidWorksa, nie muszę całej struktury plików tutaj wrzucać, żeby mieć gąszcz plików. Wystarczy główne złożenie, podzłożenie, te pliki, na których szczególnie mi zależy, a platforma odniesienia pomiędzy poszczególnymi plikami znajdzie sobie już w, bardzo automatycznie, nie będzie musiała ręcznie tego szukać. Ale zanim przejdziemy do plików SolidWorksa, do pracy na SolidWorksie, no, nie można też zapominać o czymś takim. Takim właśnie jak dokumentacja okołoprojektowa, która bardzo często jest w postaci dokumentacji techniczno-rozruchowej, to są skany do umów, skany papierów, pliki PDF, jakieś wytyczne, które przesyłamy. Również tego typu pliki możemy mieć powiązane z naszym projektem przechowywać je w chmurze, żeby ich nie szukać. Co więcej, jak pewnie zauważyliście, przechowując tego typu dokumentację, mamy również informacje o nazwie tego pliku. Platforma nam pięknie może je unikatowo nazywać. Mamy status tej dokumentacji, czy ona jest zatwierdzona, czy nie. Ona również powinna być zatwierdzona. Mamy również informację, kto tworzył tą dokumentację. W tym wypadku to, to jestem ja. Po kliknięciu możemy bez problemu znaleźć sobie informacje na temat tego użytkownika i jego aktywności na, na platformie 3D Experience. I bez problemu tego typu dokumentację odnaleźć. Co więcej, możemy ją bardzo prosto odnaleźć. Przykładowo, jeżeli ja. Odnaleźć, podglądnąć, tak? Jeżeli ja chciałbym na szybko podglądnąć dokumentację, tutaj ważne, niezależne czy ja jestem na iPadzie, czy na desktopie, bez problemu mogę podglądnąć sobie dokument. To jest akurat jedna z okładek wideo, które niedawno opublikowaliśmy na temat projektowania rękojeści noża w Kati i wykonania jej później w Delmi. Fajne wideo, takie małe case study, które samodzielnie przygotowaliśmy. Jest u nas na YouTubie, to taki mały przerywnik. Ale to, co jest również bardzo ciekawe, to platforma 3D Experience ma integrację z klasycznymi aplikacjami Word, gdzie mogę w Wordzie bezpośrednio otworzyć aplikacje, pliki, nie aplikacje. Konkretne pliki mogę otworzyć w Wordzie, ale mogę je tworzyć. I jedną z moich ulubionych funkcji jest tworzenie dokumentu na bazie konkretnego szablonu. Po co zapytacie? Zastanówcie się, ile jest takich dokumentów typu umowy, DTR-ki, gdzie muszę zapytać, Ej, masz szablon do tego dokumentu? Albo najczęściej tworzę nowy na bazie starego i kasuję tam jakieś dane, albo zapomnę, nie daj Boże, skasować. Tutaj mogę wykorzystać szablon dokumentów. Tutaj przybliżę, albo nie przybliżę. O. Yy, mamy m, kilka szablonów dokumentów, które mam tutaj przypięte. Może być to umowa, może być to szablon projektu. Ja wezmę. Na przykład szablon kart projektu, gdzie w aplikacji Word utworzy mi się już konkretny dokument, gdzie mogę dodać informacje, które są istotne w ramach konkretnego projektu. Tutaj dodam podtytuł albo może damy tutaj szablon kart projektu, damy podtytuł Webinar 3D Experience 2508. Oczywiście, tu nie będę się doktoryzował nad tym, co tam w Wordzie robić, można, to jest ważne. Mam zakładkę e, 3D Experience, osadzoną, czy to jest Word, Outlook, PowerPoint, czy inne aplikacje pakietu Office. Mogę bezpośrednio z tego miejsca zapisać dokument w chmurze. I nazwiemy sobie to jakoś dokumentacja do webinaru. Tak? Zapisuję ten dokument. I standardowo, gdy zapisujemy dokumentację w. Na dysku, czy to na dysku siecią, czy w PDM, wskazujemy katalog. No, bo żeby nie było, że w platformie to my w tą chmurę rzucamy i nie myślimy, gdzie to się w zasadzie znajduje, w sumie moglibyśmy, ale dla uporządkowania, podobnie jak wskazuje katalog w Windows Explorer, tak samo tutaj mogę wskazać katalog, gdzie ja chcę zapisywać, gdzie szybko odnajdę tą moją dokumentację. Tutaj wrzuciłem dokumenty KBA. To jest mój taki katalog wewnętrzny, w którym zapiszę. Um... Zapiszę ten plik na platformie, klikam, zapisz, pojawia się komunikat: Tak, twoja dokumentacja została już zwolniona i zapisana. Powiedziałem zwolniona, bo podobnie jak to bywa w klasycznych aplikacjach PDM, w przypadku platformy również mam coś takiego jak prawo do edycji. Jeżeli ja mówię, ja edytuję ten plik, to nikt w firmie nie może go podglądać, ale nie będzie edytował, nie będzie nanosił zmian bez prawa, oczywiście, do edycji. Co innego, jeżeli Kliknie OK, wyedytuj ten plik, o ile będzie miał takie uprawnienia. Więc na ten moment ten dokument mogę sobie zapisać. Ja do tego dokumentu za chwilę wrócę, bo poza takim miejscem, gdzie mam tą dokumentację około projektową, mam również narzędzie, w którym przechowuję dane projektowe. Dane. W postaci plików kadowskich, jak w tej chwili widzicie, mam tu bardzo fajną strukturę plików kadowskich wyświetloną. Oczywiście ona jest tutaj wyświetlona w formie listy, może być wyświetlona w formie ikon, bądź w formie dużych ikon, jak komu pasuje. Ja jakoś z przyzwyczajenia lubię ten widok drzewa, lubię widok tabelaryczny, gdzie mam szereg dodatkowych informacji o plikach kadowskich, jakże istotny, jak na przykład rewizja, status tego dokumentu, czy on jest w trakcie realizacji? Czy on już jest zatwierdzony? Czy ktoś ma prawo do edycji tego pliku? Tutaj na niektórych plikach widać, że ja nawet nie mam prawa wyewidencjonowania tego pliku, ponieważ są to elementy biblioteczne, do których ma prawo administrator, a nie szeregowy baran konstruktor, gdzie no, sorry, nie możesz tutaj edytować tych plików, żebyś czegoś nie namieszał. Mam też informację. Kto tworzył ten dokument, i masę szereg informacji, jak na przykład, czy posiadam na moim widoku aktualną wersję tego dokumentu. I ja przed chwilą utworzyłem, utworzyłem dokumentację. Eee, dotyczącą, dotyczącą dokumentacji tego webinaru. On się znajduje tutaj. Oczywiście mógłbym kliknąć podgląd, ale Również mogę złapać i upuścić podgląd tego pliku do przeglądarki. Oczywiście to mogę sobie wyświetlić w taki sposób, widać, że to jest ten dokument, który przed chwilą utworzyłem. On już jest dostępny. Jeżeli miałbym takie życzenie, mógłbym na przykład przesunąć ten dokument jako zamrożony, tak żeby inni użytkownicy nie mieli prawa edycji, ewentualnie mógłbym po prostu ten dokument zatwierdzić jako. Taki, który już jest okej okay i nie chcę nic dalej z nim zrobić. Ale wracając na sekundę do zadań, jeżeli moje zadanie jest powiązane z tym plikiem, ponieważ dzisiaj prowadzę webinar i jednak chciałbym mieć odniesienie do tego pliku, to ja to zadanie mogę przesunąć do tego zadania, które wcześniej utworzyłem i ono już jest powiązane. Możecie zapytać, no ale dlaczego, po co mi to? O to chodzi, że jak ja zaczynam pracę i loguję się rano do platformy 3 Experience i chciałbym mieć od razu wszystkie dokumenty, które za, y, są powiązane z tym zadaniem, po prostu klikam z tego poziomu, pyk, podglądnij to zadanie, ok, co ja tutaj mam, tak, jeżeli jest to dokument edytowalny w postaci Worda, ok, mogę kliknąć edytuj i otworzy mi się w Wordzie, jeżeli jest to plik SolidWorksa, jasna sprawa. I skoro mowa o plikach SolidWorksa, ja na chwilę też przejdę do, do, do plików SolidWorksa. Mam tu ten plik o nazwie Gearbox. Oczywiście. Każdy użytkownik mający uprawnienia i dostęp do dokumentacji może tego typu pliki przeglądnąć w przeglądarce internetowej. Jest to o tyle fajne, że mamy tutaj dostęp do dokumentacji. Mogę skorzystać na przykład z rozstrzelenia, mogę tutaj obrócić ten model, nie ma najmniejszego problemu. Mogę również, jeżeli jest taka potrzeba, zmierzyć poszczególne krawędzie. Jest to o tyle fajne, jeżeli nie wiem, dostęp do tego typu dokumentacji ma użytkownik który nie korzysta z SolidWorks a potrzebuje pobrać wymiar jak najbardziej do tego ma dostęp mamy tutaj w zasadzie taką funkcjonalność idrawinga e bez konieczności instalowania aplikacji jeżeli ktoś pracuje na Macu również ma do tego dostęp i wcale nie musi tutaj instalować żadnej zewnętrznej aplikacji po prostu działa to w przeglądarce więc w tym miejscu mamy taką strukturę naszych plików, można powiedzieć, choć to nie są pliki, to są rekordy w bazie danych, obiekty, ale możemy odwzorować sobie w formie zakładek strukturę naszego projektu, strukturę naszej bazy, gdzie będziemy mieli na przykład elementy biblioteczne, dokumenty około projektową standardy projektowe, projekty, które będą odpowiednio katalogowane i to mamy wszystko bardzo fajnie w jednym miejscu ułożone. Chociaż, tak jak powiedziałem, gdzieś tam w międzyczasie, nie jest to konieczne, ponieważ platforma ma bardzo fajne narzędzia do wyszukiwania dokumentacji, do podpinania, tak jak tutaj pod zadania, gdzie niekoniecznie musimy myśleć w kategoriach: ok, ja muszę mieć swój. W cudzysłowie, Windows Explorer, gdzie mamy m, te wszystkie pliki poukładane, tak jak to było standardowo, no tu jest pewna zmiana em, i, i nowe, nowe zupełnie podejście do, do sposobu zarządzania i przechowywania tych danych. Em, zatem. Em, em, na chwilę przejdę do Solidworks a tak, żeby pokazać jak ten SolidWorks jest połączony. I tu znowu jest kilka sposobów na rozpoczęcie pracy z moim projektem. Mogę uruchomić SolidWorks a standardowo start SolidWorks z pulpitu jak mi pasuje. Mogę również uruchomić każdy plik z poziomu prawy klawisz Design with SolidWorks, ale ja na ten moment przejdę w taki sposób, że Uruchomię aplikację z poziomu platformy FreeD Experience, wybierając ikonkę. W tym momencie uruchamia się mój klasyczny SolidWorks. Ja w tej chwili mam wersji 2022. Już powinien się u was pojawić na ekranie i mam zainstalowany dodatek tak oczywiście kuki mi się akurat pojawiły nie mogły w innym momencie. Mam dodatek do platformy FreeD Experience. Oczywiście, jeżeli pracujecie na dwóch ekranach, to okno w ogóle można przesunąć gdzieś zupełnie dalej, ale to co jest ważne z punktu widzenia użytkownika aplikacji SolidWorks i tu mały przerywnik. To nie musi być SOLIDWORKS, ponieważ 3 Experience wspiera również inne aplikacje, jak Inventor, jak Solid Edge, Katia V5, a także, uwaga, legendę, czyli nową Katię V6, V7 czy V12, jak ją zwał, nazywa się fachowo 3 Experience Katia, gdzie również mam wsparcie dla tych aplikacji. Ogólnie rzecz biorąc, hmm, 3 Experience to nie tylko pliki SolidWorksa, to również obsługa importów plików step, plików z innych aplikacji kadowskich. Ja może na sekundę przejdę, ponieważ też przygotowałem sobie tutaj kilka takich plików multikadowskich. Mam tu chyba pliki z solid albo z inventora, nie pamiętam dokładnie, gdzie również w podglądzie mogę bez najmniejszego problemu Otworzyć sobie taki plik, na przykład go obrócić, tak? zobaczyć, co się w nim znajduje, zmierzyć. To nie jest dokumentacja z SolidWorksa. Jeżeli pracujecie często na dokumentacji powierzonej, tutaj możecie bez problemu tego typu dokumentację obsługiwać. I to, co jest ważne, jak już powiedziałem, z punktu widzenia użytkownika. W tym miejscu mam dostęp do. Platformy 3D Experience w taki sam sposób, jak miałem z przeglądarki. Pamiętacie ten widok z moimi zadaniami? Mogę odpalić aplikację do zadań, gdzie mam podobny widok, jak miałem to w przypadku przeglądarki internetowej. Mogę odpalić stąd strukturę projektu, jeżeli nie chciałbym pracować na zadaniach, tak? Jeżeli z jakiegoś powodu chciałbym mieć dostęp do. Moich katalogów, plików, tak jak byłem to przyzwyczajony, to również w tym miejscu mam do tego dostęp. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Natomiast ja na potrzeby. Na potrzeby dzisiejszej prezentacji chciałbym pokazać, że tą, tą pracę w oparciu o, o, o zadania. tak? Dlaczego, dlaczego to jest istotne? Ponieważ z zadania ja mogę otworzyć konkretny plik, w tym plik, w przypadku plik SolidWorks, ale najpierw ja ten plik no w końcu muszę podpiąć pod właśnie moje zadanie. I jest to dziecinnie proste, tak jak już wcześniej powiedziałem. Wystarczy złap i up. Na konkretne zadanie. Taki plik już tu mi się podpiął pod to konkretne zadanie. No i zobaczymy, jak szybko nam to się synchronizuje, czy, czy już w tym miejscu to zadanie będzie odświeżone. Jak widać, jak widać, jeszcze nie, dlatego ja może jeszcze raz uruchomię sobie w taki sposób tą aplikację. Powinno się lada moment odświeżyć. Sekunda. O, przejdziemy sobie. Tak, tu zamknę. Jeszcze raz. Collaborative Task. Tak, mam już podpięte, podpięte zadanie, czy, czy pliki pod konkretne zadanie. Jeżeli taki plik chciałbym otworzyć w Solidworksie, znowu złap i upuść na obszar roboczy Solidworksa. W tym miejscu z chmury, lokalnie na mój dysk, troszeczkę zmniejszę to okno, nie jest nam już aż tak dużo potrzebne. Pobiera się mój plik. Ważne, pracuję w SolidWorksie lokalnie, ponieważ do tak zwanego katalogu tymczasowego pobierany jest ten plik, więc ja pracuję cały czas w oparciu o, o, o dane na moim dysku. Oczywiście cały czas synchronizowane z chmurą, ale ważne, nie pracuję po sieci. Dane są do pamięci ram, zaczytywane z dysku, więc ta prędkość zaczytywania jest szybka. Oczywiście, jeżeli będę tu miał słabe połączenie internetowe, no to jakieś tutaj problemy mogą się pojawić. Po otwarciu takiego pliku, oczywiście, mam swojego klasycznego SolidWorksa, natomiast mam również strukturę mojego projektu z bardzo użytecznymi informacjami, jak na to, czy jeżeli jest taka ikonka, dane są zmodyfikowane w tej sesji, czy mam wszystkie dane pobrane, bo na przykład ktoś w tym czasie mógł edytować konkretny plik i, no kurczę, powinienem albo i nie, zaktualizować dane. Mam informacje, które elementy są zatwierdzone, jak na przykład elementy tutaj biblioteczne, są zatwierdzone. Mam informację o tym, czy ja mam ten plik teraz w edycji. Ja na chwilę pobiorę ten plik do edycji. Pojawia się taki kluczyk, to znaczy, że ja mam dzisiaj ten plik zablokowany dla siebie i ja mogę ten plik edytować. Oczywiście ja nie będę teraz tutaj wchodził w projektowanie, w pracę. Chciałem tutaj zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów. I zacznę od tego, że. Na szybko utworzę bardzo prosty plik. I tu pierwsza fajna rzecz. Takie rzeczy jak szablony dokumentów również przechowywane są w chmurze. Co więcej, użytkownik nie musi tutaj podlinkowywać każdego szablonu w SolidWorksie, tak jak to bywa w przypadku, kiedy pracujemy lokalnie, tylko one są automatycznie każdemu użytkownikowi zalogowanego w chmurze, pobierane, także nie musi tutaj myśleć o e, konfiguracji SolidWorksa. Otwarłem plik, proszę zwrócić uwagę, że on w tej chwili jest nazwany po prostu część pierwsza. Ja nie będę tutaj jakoś specjalnie walczył z tym projektowaniem, zniosę się na wyżyny projektowania, wykonam kilka dosłownie operacji, przypiszę materiał stał, węglowa, dziękuję, jeszcze tu ładnie wpasuję w ekran. I zakończę moją pracę. Tak jak powiedziałem, to nie jest spotkanie o, o pracy w 3 Experience i SolidWorks, aczkolwiek pewnie też takie będzie. Natomiast, jeżeli uznałem, że zakończyłem swoją pracę, to chcę tę swoją pracę przenieść do chmury. Zamiast standardowego zapisz, jako i tak dalej, mam polecenie zapisania tego okna. Tak, lokalnie też ma być zapisane. Zapisanie tego dokumentu w chmurze i co się stało. Oczywiście pojawia się teraz okna, czy ja chcę gdzieś zapisać w mojej przestrzeni, czy chcę wskazać znowu miejsce, gdzie to konkretnie ma być zapisane w tak zwanej zakładce. Ja powiedzmy wskażę sobie tutaj może przykłady, kat dla porządku. Tak, zapisz do wszystkich, prosty element, szybki komentarz. I zapisuję ten plik. Co się stało w międzyczasie? W międzyczasie platforma oczywiście przenazywała mi ten plik zgodnie z moimi ustawieniami. Odebrała mi prawa do edycji, ponieważ ja przy zapisywaniu miałem zaznaczony checkbox, albo nie miałem zaznaczonego checkboxu, ale jakby nie potwierdziłem, że chcę zachować prawa do edycji tego pliku, więc automatycznie dokument został udostępniony innym. I jeżeli chciałbym. Za, jakby zatwierdzić tą dokumentację, uznałem, że projekt jest skończony, mogę zmienić status tego dokumentu, że nie on jest już w toku, tylko jest zatwierdzony i jakby ta rewizja jest wbita. Mam informację o tym, że to jest projekt, który można emitować na wydziały produkcyjne. No i na chwilę o nim zapominam, przejdę jeszcze na chwilę do mojego złożenia. Tu oczywiście taki. Element standardowo, jak to bywa w przypadku Solidworksa, mogę dodać do mojego złożenia. I to jest standardowa praca, tak? Mógłbym e, zmiany jeszcze w tym złożeniu zapisać, żeby były wprowadzone w, w dane, tak? Zapisuję komponent. E, tutaj oczywiście prawa do, tego, do edycji tego pliku powinny zostać zdjęte. Ale nie zaznaczyłem, więc o, teraz odznaczę, żeby prawa do edycji tego pliku zostały zdjęte. Ktoś inny może teraz edytować ten dokument. Natomiast w tym miejscu jeszcze chciałem pokazać jedną ciekawostkę. Oczywiście to można z każdego miejsca zrobić. Jeżeli chciałbym zobaczyć na szybko, z, jakiego, z jakimi elementami, z jakimi obiektami mój plik SolidWorksa jest powiązany, to również mam tu możliwość wyświetlenia struktury tego pliku.

takie design tree to niekoniecznie muszą być pliki SolidWorksa jeżeli mamy akurat tą rewizję powiązaną z konkretnym zadaniem również w tym miejscu będą wyświetlone inne elementy z którymi mam powiązane więc bardzo szybko tutaj mogę zweryfikować jaki plik w jakich elementach jest używany i to nie tylko odnosi się do jakby do potomków ale również do rodziców czyli jeżeli mam jakiś element biblioteczny to ja widzę z jakimi modelami z jakimi dokumentami ten komponent jest powiązany. Zamknę na sekundkę jeszcze oprogramowanie SolidWorks. Wrócę na chwilę do przeglądarki internetowej, do tego mojego pulpitu. Oczywiście gdy przejdę do danych projektowych mogę oczywiście wyświetlić te komponenty ten element który tutaj projektowałem został już projektowałem duże słowo dodałem jest już oczywiście tutaj wyświetlony komunikat mogę zamknąć no i w gruncie rzeczy naprawdę bardzo z wierzchu tak wygląda komunikacja. Przepraszam, praca w SolidWorksie. Natomiast to, co jest jeszcze fajne, tak? jeżeli chciałbym komuś przekazać informację, ej, słuchaj, zrobiłem ten element, nadaje się tam do. Zapytania ofertowego, coś trzeba z nim zrobić. No, oczywiście, mógłbym to zrobić standardowo w postaci maila. Ej, słuchaj, tu ci zrobię zrzut ekranu, plik znajduje się tu i tu. Mógłbym oczywiście starodawną metodą mailem czy jakimś komunikatorem zrobić. Natomiast na platformie Free Experience mam również narzędzia, które służą do komunikacji w zespołach. I zanim jej szerzej opowiem, chciałbym tutaj. Trochę mi mikrofon zasłania narzędzia. Chciałbym również. Dodać tutaj na przykład jakiś komentarz. Słuchaj, dodałem tak ambitny element, tak. Hmm, przepraszam. Jeszcze raz tak. Jest y, ok. O kurde, blady, ale zaszalałem z tym ołówkiem. Tu już. To. Już tu przesunę. To. To jest nowe. Tak. Dodamy sobie tutaj przesunę. I taki element mogę opublikować w określonej grupie, czy to jest grupa związana z projektem, czy to jest do kogoś wysłane w konkretnym elemencie. Ja sobie zacznę. Zmiany w projekcie nowy e element w, element w produkcie i opublikuję i za chwilę do tego elementu e Przejdę, niech ten e, wątek się opublikuje. Tutaj oczywiście mogę zmniejszyć ekran. I tak, jak powiedziałem, mamy narzędzia służące do komunikacji. E, ten post się wyświetlił tutaj w, w grupie, gdzie może być to miejsce komunikacji w zespołach. Możemy tworzyć grupy projektowe, zespoły, gdzie informacje na temat konkretnego projektu są publikowane w formie postów, bądź możemy tworzyć tak zwane wiki, bazy wiedzy naszego projektu, gdzie będą zapisywane, akurat tu mam jakąś domyślną stronę, gdzie będę miał bazę projektową zapisywaną. Ee, Podstawowe informacje o projekcie, tak? Założenia projektowe, zmiany w projekcie. Możecie zapytać, na no, pogrzeba mi coś takiego. Otóż, jeżeli do projektu dołącza ktoś nowy, a wcześniej nie miał styczności z tym projektem, no to standardowo musi się przekopywać przez dokumentację, maile, szukać tego. Tu będzie miał konkretne miejsce, gdzie... Kluczowe informacje będą opisane bez pisania maili, bez właśnie tego, że ten mail może się zgubić, bez konieczności szukania tego maili, szukania tych informacji, więc tu bardzo szybko możemy tego typu informacje znaleźć. Jest jeszcze jedno ciekawe narzędzie, które jest bardzo proste, ale niezwykle użyteczne. Nazywa się 3 Drive i służy do. Komunikacji z zewnętrznymi dostawcami. Jeżeli macie potrzebę wysłania dokumentacji zewnętrznemu dostawcy, ale nie w formie maila, tylko w bezpiecznej formie, możecie z tej aplikacji skorzystać po to, żeby komuś na zewnątrz upublicznić taką dokumentację, to oczywiście można dać na pełny ekran, taki dokument też ma historię wersji, możemy ją udostępnić komuś, oczywiście wewnątrz to jest jasna sprawa, ale możemy w formie zewnętrznego linku, wręcz ze wskazaniem adresu mailowego wpisać i taki użytkownik dostanie powiadomienie, słuchaj to jest dokumentacja dla ciebie, ale oczywiście w każdej chwili możemy, no Wyłączyć to udostępnianie po to, żeby ktoś już dostępu do tej dokumentacji nie miał. To, co jest fajne, ktoś dostanie powiadomienie i w formie podglądu znowu może sobie obrócić ten model, może dodać do niego jakieś adnotacje, może dodać komentarz do tego. Yy, do tego elementu. No, dzięki czemu no, te zmiany, które, nie wiem, nasz kooperant doda, znowu nie będą mailowo przesyłane, tylko będą um, przesyłane w jednym miejscu i w każdej chwili ktoś może będzie mógł zweryfikować, jaka była historia zmian um, i tak dalej. To, co jest fajne, te, ta aplikacja może się również synchronizować z dyskiem twardym komputera. Działa bardzo podobnie jak Dropbox, jak Google Drive, zresztą pewnie sami widzicie, możemy tutaj tego typu repozytory. Podpiąć i również w przeglądarce internetowej wyświetlać dane z tego repozytorium i za pośrednictwem 3D Experience udostępniać tą dokumentację. Zapytacie, no to jaka jest różnica? Przede wszystkim taka, że to narzędzie obsługuje pliki CAD i możemy mieć również podgląd dla plików CAD, czego standardowe dyski chmurowe nie zapewniają. Możecie zapytać, okej, okay, no to w sumie co jeszcze, tak, jakieś tu fireworków chłopie nie pokazałeś, tak, no, standardowe rzeczy do zarządzania dokumentacją. No, idąc dalej, tak naprawdę robiąc migawki poszczególnych funkcjonalności, mamy ciekawe funkcjonalności, jak porównywanie modeli, tak, jeżeli ja wezmę, może z danych projektowych. Jakiś przykład kadowskich, ja tu mam e, e, bardzo prosty model, znów na zasadzie złap i upuść e, ten model. Mogę porównywać e, konkretne rewizje, na przykład wezmę sobie tutaj najnowszą z rewizją, powiedzmy, wezmę jakąś tam rewizję D i powiem: OK, porównaj mi e, te modele. I, I dzięki temu środowisko 3D Experience, a dokładnie ta aplikacja, Porówna mi te modele, ale nie tylko w formie takiej tabelarycznej, tylko w formie graficznej, gdzie widzę komponenty, które zostały dodane, identyczne komponenty, elementy, które zostały przesunięte, elementy, które zmieniły rewizję. Bardzo prosto mi się w tym wszystkim odnaleźć. W podobny sposób mogę przeglądać strukturę mojego produktu. Tak, jeżeli ja otworzę sobie e, ten model, mogę w w bardzo czytelny sposób przeglądać tą strukturę, ale to co jest również fajne, bazując na tym silniku wyszukiwania, bazując na tym, że mamy tutaj bazę danych, mogę w bardzo szybki sposób odnaleźć na przykład elementy zakupowe, elementy, które nie zostały zatwierdzone, elementy, które zostały na przykład nie zatwierdzone, tak? No, nie wiem, wyświetlę sobie tutaj elementy, które zostały zatwierdzone. O, zaraz mi się tutaj element yy, widok odświeży, i widzę, tak. Yy, nad czym ewentualnie jeszcze muszę na czym jeszcze muszę pracować, tak? I jest to w bardzo, bardzo czytelny sposób wyświetlone, kto robił dane elementy, kto modyfikował i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, ten silnik wyszukiwania. Ja tu posłużę się wyszukiwaniem na przykład jakiegoś y, wspornika. Y, bardzo fajnie i wydajnie działa, ponieważ te wyszukiwania mogę zawęzić do konkretnych elementów, mogę zawęzić do konkretnych rewizji i taki element wykorzystać, czy to w Solidworksie, czy to otworzyć na platformie, czy z y, tego poziomu wyświetlić. To akurat widzę, że to nie jest dokument, tylko to jest post, więc ja taki post ze zmianami jak najbardziej mogę wyświetlić. Widzę informacje, kto go dodał, kto go zmodyfikował i tak dalej. Nic, jak to się mówi w przyrodzie, nie ginie mam w jednym, w, w jednym miejscu. Idąc dalej, znowu mam tu narzędzia bardzo rozbudowane do zarządzania zmianą. O co chodzi? W jednym miejscu jeżeli jest potrzeba zmiany, no standardowo ktoś może powiedzieć: Ej, dobra, trzeba tam spornik przyciąć, tak, trzeba coś wyfrezować, sfazować i tak dalej. W tym miejscu użytkownik, czy to serwisu, czy to klient, jeżeli ma dostęp oczywiście, czy to ktoś z konstrukcji, może zgłaszać potrzeby zmiany. Ten proces zmiany jest uporządkowany. To znaczy, każdy element ma e, swój obiekt dokumentacji. Mamy dane do tego elementu, model w postaci, tak, mamy czasem zdjęcia, użytkownicy, którzy są zaangażowani w ten projekt. Jest to bardzo ciekawy element, który docelowo, nie może nie od razu, ale trochę później można implementować po to, żeby nad tym procesem zmiany czuwać. Jeżeli ktoś uzna, ok to jest istotna zmiana, róbmy ją, to ta zmiana również może być śledzona i tu znowu mam odpowiedź odpowiednie narzędzia, które mi w tym pozwalają, gdzie nawet ta zmiana może być śledzona, tak wprost w SolidWorksie, gdzie widzę jakie operacje były dodane, żeby zweryfikować co zostało zmienione. Idąc dalej Czego dzisiaj już pewnie nie starczy czasu na pokazanie, tak? Mam możliwość korzystania z narzędzi do projektowania w chmurze. Jest to aplikacja X Design, gdzie projekty jak w Solidworks może twor mogę tworzyć za pomocą ne, aplikacji w oparciu o przeglądarkę ne, internetową. Jest to oczywiście temat na, ne, no, na znacznie szerszą e, dyskusję, ale ne, na pewno na pewno ne, godny uwagi. W tej chwili ne, otworzy mi się ne, model. Ne, Przyznam szczerze, że nie pamiętam, co tam ostatnio miałem otwartego, więc za chwilę pewnie ten model mi się otworzy. Ja w międzyczasie się czegoś napiję. Oczywiście poza pracą. W środowisku SolidWorks, XDesign jest również 3 Experience Katia, o której powiedziałem. Jeżeli byście potrzebowali wysokość, jeżeli byście potrzebowali wydajność na najwyższym poziomie, to również możecie z, tego, z tej aplikacji korzystać. No to już jest top of the top, jeżeli chodzi o rozwiązania kadowskie Może na ten moment sobie podaruję otwieranie modelów aplikacji XDesign, bo, bo też czas goni. Kilka rzeczy jeszcze na koniec. Chciałbym wrócić dosłownie na sekundkę do, do, do samego PowerPointa. Zachęcam Was do posłuchania naszych podcastów. Jest to forma komunikacji, z którą zaczęliśmy niedawno działać. Parę tygodni temu publikowaliśmy odcinek Jak zmienia się oprogramowanie CAT, wprowadzenie, ciekawa dyskusja z Adamem Batorem. A w poniedziałek też super odcinek Jak prawidłowo korzystać z aplikacji CAT tu w szczególności SolidWorks z Mateuszem Sztangretem bardzo szczegółowo rozmawiamy o tego jak podejść do wdrożenia aplikacji CAD? Zapraszam was na konferencję 18 października. Wydarzenie, które ostatni raz odbyło się w 2019 roku, wracamy po, po, po przerwie covidowej w Krakowie, jak zawsze w tym roku na kampusie AGH. Jeden dzień będzie o CAD, o nowościach SolidWorks, o 3D Experience, o robotyce, bo dużo, dużo się dzieje w tym obszarze. O sprzęcie, o yy, obróbce cence, o wirtualnej rzeczywistości, o projektowaniu mebli, bo mamy też swoją aplikację stricte do projektowania mebli, jak Wood Expert. Naprawdę bardzo dużo rzeczy. Będzie też modelmania, coś, co użytkowników yy, no, mocno zainteresuje, gdzie będzie można sprawdzić swoje siły. Oczywiście. Na no teraz zachęcam. Zachęcam do, do, do dyskusji. Jeżeli, jeżeli macie pytania, śmiało, e, śmiało zadajcie, piszcie też również, jeżeli nie dzisiaj na e, nasz kontakt, Office Solid Expert Telefon. Mnie również możecie znaleźć na Linkedinie, w firmie, e, w, czy nawet na Instagramie, Twitterze, gdzie, gdzie wam pasuje, jestem do Waszej dyspozycji, śmiało, śmiało podbijajcie. E, z mojej strony, mojego monologu, wow, idealnie prawie w godzinie, w godzinie się wyrobiłem. Jest czas oczywiście na, na, na pytania. Jestem do Waszej dyspozycji. Jeżeli coś konkretnego Was tutaj interesuje, proszę dajcie, dajcie znać. Ja tu kuknę może na, na ekran z boku, czy, czy jakieś pytania widzę. Wow, tych pytań jest naprawdę tutaj, tutaj chwilę jest. Jak wygląda komunikacja z innymi dostawcami? W jakiej formie e, otrzymują e, przesyłane dane? Ja tu chyba nawet mogę e, ten, ten komunikat e, dać jako zatwierdź, tak? Aha, powinno się wyświetlić. Dobra, kurde, ale zaszalałem. Za szybko zatwierdziłem, nie wyświetli się na ekranie. Jak wygląda komunikacja z innymi dostawcami? E, na kilka sposobów, tak? E, totalny taki basic. E, można korzystać z aplikacji 3Drive 3D i udostępnić tą dokumentację w formie linku. Taki dostawca musi mieć założone. Konto na 3 Experience to jest darmowe konto. Każdy może takie konto założyć, natomiast dzięki temu, że ma dostęp do tego linku wskazanego przez Was, może otworzyć tą dokumentację i w miejscu otwarcia tej dokumentacji może ją, może ją zakomentować, tak? I, I tam być prowadzona dyskusja. Jeżeli współpracujecie z kooperantami, którzy również korzystają z 3 Experience, czy to mają swoje licencje, czy to WY mu udostępniliście licencję, te licencje. Tu jest znacznie więcej możliwości, ponieważ ta dokumentacja, czy ta wymiana danych może odbywać się właśnie w formie postów, w formie wiki, gdzie bardzo szczegółowo możemy tam komentować. Wtedy taki dostawca może mieć do dostęp do dokumentacji kadowskiej, do waszej bazy danych, w zależności od tego, jak bardzo szeroko ją mu udostępnicie. I wtedy każdy plik może być nawet zatwierdzony. Tu znowu, jeżeli są uprawnienia, ale jest to o tyle fajne, że jeżeli jest firma, która ma wiele kooperantów, może dawać dostęp do wybranych części tego projektu i ci kooperanci nie przesyłają. Efektów swojej pracy w formie linków, w formie, linku, formie e, maili, Zipów i tak dalej. Tylko jest to trzymane w jednym bezpiecznym repozytorium, oczywiście tu można również wymusić dwuetapową weryfikację, żeby ta dokumentacja była odpowiednio zabezpieczona. E, tu oczywiście, jeżeli e, też dodam, jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak to w praktyce wygląda, śmiało zaproście nas do nas, e, przyjedziemy na prezentację bardzo szczegółowo możemy wtedy. Pokazać, jak działa rozwiązanie 3D Experience, jest oczywiście forma, forma, dostępna forma testów, forma pilotowego wdrożenia, pilotażowego wdrożenia, tak powinienem powiedzieć, więc no tutaj tutaj opcji testów, sprawdzenia, weryfikacji jest całkiem dużo. Oczywiście nie jest to tak, jak w przypadku Solidworks, a numer testowy i Cześć, no wymagana jest tu pewna konfiguracja i my oczywiście, jako solidny ekspert, w tym pomożemy. E, kolejne, kolejne pytanie, tak? E, jak, jak wygląda kooperacja? Nie, to jest to, to jest aha, to jest jakby to szczegółowione. Autodesk Siemens, czy jest zachowana pełna funkcjonalność zarządzania obiektem pomiędzy różnymi formatami? E, tak, tak i nie. To znaczy, jeżeli chcecie pracować na plikach DWG, IParty, chyba tak się nazywają inwentorowe, czy pliki Party i ASM Siemensa, możecie je przechowywać w Solid w platformie FreeD Experience. Natomiast, jeżeli chcecie mieć właśnie zachowaną historię operacji, to musicie pracować na tej aplikacji Inventor. Natomiast platforma umożliwia integrację z tymi środkami wiskami, więc y, tak, y, macie główne repozytorium danych, gdzie są użytkownicy SolidWorksa inwentora Siemensa, każdy z nich ma ten dodatek, który pokazywałem na przykładzie SolidWorksa y, y, ten konektor i w nim sobie pracują i zarządzają danymi, natomiast jeżeli ja otworzę tą dokumentację w SolidWorksie, no to to mam po prostu jako, jako może nie tyle importy, bo w Solidworcie jest też aplikacja Free Interconnect, która dba o, o, o pobranie plików źródłowych bez robienia importów, ale no ja nie zrobię takiej edycji, jakbym zrobił w inwentorze. Natomiast z punktu widzenia zarządzania, zatwierdzania tej dokumentacji tak tu mam tą spójność. Proszę zerknąć na pytania na początku czatu. Dzięki. Już przesunę, przesunę, przesunę wyżej. Dzień dobry, dzień dobry. Witam, witam. Czy platforma współpracuje z Office? Tak współpracuje z Office. Również z Office 365 mogę doinstalować dodatek, tak jak to jest do SolidWorksa. On jest w ramach podstawowych ról i wtedy mamy integrację z. z Windowsem Explorerem mogę mieć z Wordem, Outlookiem, PowerPointem i Excelem. I wtedy, tak jak pokazałem podczas prezentacji, mogę czy to z poziomu przeglądarki, czy to z poziomu aplikacji, otworzyć i wyewidencjonować plik i edytować ten plik, zatwierdzać, i mieć dla do niego obieg dokumentacji, a także tworzyć, tworzyć nowe dokumenty, czy to na bazie szablonu, czy po prostu nie i zachowywać w platformie. Co mamy dalej? Ok, czy pliki czy pliki można pracować lokalnie w tak zwanym międzyczasie. Tak, jeżeli potrzebujecie zachować swoje pliki i mieć lokalnie zapisane, bo na przykład wyjeżdżacie gdzieś, gdzie nie będzie internetu, jest dostępna tak zwana praca offline. Kiedy ja swój projekt mam na swoim komputerze, mogę z nim jechać do klienta, mogę pracować, mogę tworzyć, później po podpięciu do sieci, ja wpinam się i te zmiany ewidencjonuję, przekazuję je do, do chmury i tam one są wtedy udostępnione. Dla wszystkich, także jest taka możliwość. Jeżeli mnie pamięć nie myli, pisaliśmy o tym artykuł, zweryfikuję. Jeżeli nie, to na pewno napiszemy tu też mały taki dodatek o czym wcześniej nie powiedziałem platforma jest aktualizowana taka nowa wersja platformy z nowymi funkcjonalnościami no i nie ma też co kryć naprawy błędów tak jest co cztery miesiące taki duży update i oczywiście raz w roku nowa wersja przy czym platforma bardzo dużo się zmienia z update'u na update naprawdę dużo ciekawych funkcjonalności się pojawia mimo tego że środowisko zostało pierwszy raz przy Przynajmniej dla mnie, opublikowane w 2014 roku. Być może pamiętacie SolidWorks Mechanical Conceptual. E, tak się kiedyś pojawiał, mówiliśmy to też na, na konferencjach. Od tego czasu bardzo dużo minęło, praktycznie od dwóch lat. Jest bardzo ciekawe środowisko produkcyjne, które jest naprawdę dużo rozwijane, a w przeciągu ostatniego roku naprawdę bardzo dużo zmian się pojawiło w platformie. Idę dalej do pytań. E, 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 e. Czy zakup należy traktować jedna licencja na jedną osobę, kupując licencję na przykład na 10 osób, ile jako grupa projektowa dostajemy miejsce i przestrzeni? Super pytanie, dzięki, powinienem to powiedzieć wcześniej. W przypadku FreeD Experience, po pierwsze mówimy o subskrypcjach, czyli kupujemy licencję na 3 miesiące, rok, 2 lata, 3, jak nam pasuje. Licencje są na użytkownika nazwanego, czyli przypisuje w administracji licencję na konkretnego użytkownika Kowalskiego-Nowaka i on ma dostęp do wybranych ról. Ważne, nie należy tu traktować 3 Experience jako licencji całości. Tak? Czyli idziecie do, do nas i mówicie: Ej, Poproszę 3 Experience na 3 miesiące. Nie. Um, o ile w pakiecie, o ile w SolidWorksie mówiliśmy o pakietach Standard Professional Premium, tutaj mamy tak zwane role, innymi słowy zestaw narzędzi, które przypisujemy do Konkretnego użytkownika. Przykładowo, konstruktor SolidWorks potrzebuje narzędzi do pracy w SolidWorksie, ba, możemy nawet kupić rolę SolidWorksa z platformą, to się nazywa 3D Experience SolidWorks i przypisujemy mu narzędzia właśnie do pracy w SolidWorksie, na przykład SolidWorksa, konektora, narzędzia do zarządzania dokumentacji. Project manager będzie miał na przykład rolę do zarządzania projektem. Ktoś, kto pracuje nad przygotowaniem produkcji, będzie miał narzędzia do, e, stricte służące do zarządzania. Zarządzania bomem i przygotowaniem produkcji. Ktoś, kto potrzebuje mieć tylko dokumentację do wglądu, może mieć tak zwaną licencję casual, która daje dostęp w ograniczonym czasie, to jest 40 godzin na, na miesiąc, ale jemu to wystarczy, bo potrzebuje od czasu do czasu zerknąć, zatwierdzić zadania czy, czy zrobić kilka, kilka rzeczy. Więc to jest coś co należy przed zakupem dokładnie umówić, zweryfikować kto ile potrzebuje po to żeby też te koszty zoptymalizować, żeby nie kupować na zapas, a ja wezmę wszystko może się przydać Nie ma sensu, lepiej tą ofertę skroić idealnie na miary potrzeby, na potrzeby każdej firmy tak żeby każdy użytkownik miał to co potrzebuje, bo zawsze można wziąć więcej, tak? Można dodać w każdej chwili ekstra rolę bo akurat jest taka potrzeba. Mamy nowy projekt, proszę bardzo, licencja na 3 miesiące. SolidWorks Standard jest wkomponowana ze wszystkimi narzędziami wymaganymi dla konstruktora. I to mam. Nie muszę na to czekać. Nie muszę kupować licencji wieczystej, dużo inwestować. Mogę ją zamortyzować wraz z projektem. Co, co jest dość, dość, dość ciekawym podejściem. Ehm, idziemy dalej. Ehm, czy wszystkie działania przez przeglądarkę, to jakie minimalne wymagania sprzętu, w którym chcemy uruchomić platformę? Dzięki, super też pytanie. Jeżeli chodzi o przeglądanie dokumentacji, producent podaje tu po prostu przeglądarkę Chrome Edge, Firefox. Ja osobiście też na Safari, na iPadzie uruchamiałem, i tu nie ma specyficznych wymagań co do tego, że to musi być stacja robocza. Wystarczy po prostu PC z Windowsem 10, Windowsem 11, bo dla takiego też już jest wsparcie. Natomiast jeżeli chodzi o pracę z aplikacjami CAD, jeżeli mówimy o SOLIDWORKSie, SOLIDWORKS jest instalowany lokalnie. Do wydajnej pracy w SOLIDWORKSie potrzebuje tą stację roboczą, żeby móc wydajnie pracować. Tak samo wygląda w przypadku CATI, -E, gdzie również instaluje tak zwanego lunchera, czyli lokalnie instaluje aplikacje, żeby ta moc obliczeniowa stacji roboczych była wykorzystana. Jeżeli chodzi o aplikację kadowe typu X Design, X-Shape. One działają z poziomu przeglądarki. Nie pamiętam w tej chwili, jakie są tu specyficzne wymagania. Muszę to uzupełnić. Ja pracowałem na iPadzie, na, na zwykłych komputerach działało to w sposób podobny, natomiast no, to, to muszę jeszcze sprawdzić. Nie, na ten moment z głowy nie pamiętam, czy są tam specyficzne wymagania pod konkretną przeglądarkę. Um, idziemy dalej jak wygląda, dobra tu już było to pytanie kooperacje w środowisku kadowskim e, na ten moment e, nie widzę nowych, nowych pytań jeżeli jeszcze chcielibyście zadać no to śmiało proszę, tak jak powiedziałem nagranie będzie wam udostępnione Pytań nie ma, więc cóż, w zasadzie bardzo dziękuję za Wasz czas, za to, że właśnie tym swoim czasem zagłosowaliście na dzisiejszy webinar. Bardzo mi miło, jeżeli będziecie mieli pytania później, czy to do mnie personalnie, czy na, poprzez naszą firmę office-solidexpert.com telefonicznie. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Jeżeli chcecie, żebyśmy się spotkali u nas, u Was, dajcie znać. Chętnie to zrobimy. 3 Experience jest takim tematem, gdzie naprawdę trzeba dużo edukować. Jest to taki czas, jak 15 lat temu, z Solidworksem, więc, więc zdajemy sobie sprawę, że, że naprawdę trzeba trochę się dowiedzieć trzeba przetestować, zweryfikować a, a dopiero później inwestycje. Pytań nie ma. Bardzo Wam dziękuję. Jestem bardzo wdzięczny. Życzę Wam miłego popołudnia. Do usłyszenia. Będziemy robili dużo ciekawych nowych treści, więc proszę obserwujcie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć.